Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło niego rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Zbyt łatwo przychodzi nam podejrzewać innych ludzi o niecne zamiary, złe intencje lub wręcz wysuwać oskarżenia wyłącznie na podstawie pogłosek lub błędnych obserwacji. Ile krzywd już wyrządziliśmy takim postępowaniem? Ilu ludzi już zraniliśmy albo zabili złym słowem? W dzisiejszym fragmencie Dobrej Nowiny Jezus zostaje oskarżony o posługiwanie się mocami nieczystymi. Chociaż brak obiektywnych przesłanek ku takiemu stwierdzeniu, przecież Jezus nikogo nie skrzywdził, a wszystko, co czynił, było dobre. Faryzeusze i uczeni w piśmie z lęku przed utratą władzy wysuwają fałszywe oskarżenia. Lęk jest przejawem braku miłości. Zgodnie z tym, co napisał święty Jan, apostoł, w miłości nie ma lęku. Fałszywe oskarżenie, czyli kłamstwo, jest działaniem diabelskim. A zatem to nie Jezus, a Jego rozmówcy są opętani przez zło i działają mocą demonów. Z tej lekcji płynie dla nas ważna nauka. Zanim kogokolwiek o coś oskarżymy, zanim o kimkolwiek źle pomyślimy, najpierw popatrzmy na własne postępowanie i uderzmy się we własną pierś. Nie otrzymaliśmy władzy sądzenia, ale władzę o wiele potężniejszą, władzę miłowania i przebaczania. Zło złem należy nazwać, to nie podlega dyskusji, ale ocenianie innych, patrzenie na drugiego z góry jest postawą diabelską. Módlmy się za siebie nawzajem, aby nie opanował nas duch pogardy, fałszywych oskarżeń i nienawiści. Niech Bóg będzie naszym wzorem postępowania, a nie zły duch.